Cześć. Dzisiaj mam super fantastyczny dzień. Rano już otrzymałem przesyłkę, na którą może powiedzieć, że czekałem 30 lat. Niestety, moi rodzice takich gadżetów nam nie kupowali. Można powiedzieć, że nawet ciężko by było coś takiego wtedy dostać. Dlatego dzisiaj postanowiłem sobie ją kupić sam. Zamówiłem, przyszła, jest i czeka na unboxing. Pierwsze wrażenia i pewnie mój wieczny banan na twarzy, ale naprawdę strasznie się cieszę, że mogę sobie już to po prostu sprawić i będę mógł się za chwilę z tym oswoić. Zapraszam, nie przedłużam. Będę musiał tu jeszcze poprzestawać parę mebli, żeby trochę czego zrobić więcej miejsca. A moich przyjaciół z Facebooka zapraszam na mój kanał na YouTube. Tam dowiecie się więcej, co to jest. To właśnie to. Jest. To mój największy nóż w kuchni, jaki mam z Lidla. Wszyscy zawsze to unboxingi robią z takimi dużymi nożami, ale ja się nie będę wygłupiał. I wezmę sobie nożyczki. Uwaga, uwaga. Boom. Yeah. Evolve GTX Bambus na kołach All Terrain. Coś niesamowitego. Tyle czekania. Rozmyślania, którą wersję? Czy streetową? Czy na kołach All Terrain? W końcu wziąłem All Terrain, dlatego że bardzo wygodnie się jeździ ją po mieście. Ale też nadaje się teren. A że ja mieszkam, że tak powiem, na wsi. Więc sprawdzi się chyba one mi tutaj najlepiej. Ale co jest fajne, w tej deskorolce do niej można założyć również koła typowo all-terrain, streetowe, do jeżdżenia w miarę gładkich powierzchniach. Więc jest naprawdę wypierdziana ta deskorolka. A dokładnie to longboard, bo to jest długa. To co, otwieramy dalej. Tu jest kark. Ludzie, pasuje. No to lecimy. Jest to bardzo szybka deskorolka. Ma dwa silniki o mocy 3000 W. Zobaczcie to, jak to wygląda. Koszulka i wąt. Panie Tomku, ja walę czarną. Czy poproszę czarną. Tak to wygląda. Deskorolkę. Na które o tym to lepiej, żeby moja żona nie wiedziała. Instrukcja pilot. Najnowszy jaki jest. Są dwa rodzaje. W tej starszej deskorolce był inny, w zupełnym kształcie. Miał takie tylko tu z tyłu. Zupełnie on inaczej wyglądał. Ten jest lepszy. Pod tym względem, że bardziej płynnie można na nim ruszyć. Nie uruchomi się, gdy nie wciśniecie przycisku. Bezpiecznie, po prostu się nie zabijecie na nim. I mam nadzieję, że ja na tym też. To mamy. Co tu jeszcze jest? Aha. Ładowarka. Kabelek. O, samo wyszło. I do przykręcenia traków. To właśnie pan Tomek mi też między innymi podpowiedział, że w ogóle super gość. Polecam naprawdę jego sklep. Jeśli chcecie, to kontakt do niego znajdziecie po prostu pod filmem. Mówił, że na początek lepiej sobie troszeczkę bardziej skręcić traki. Jest może mniej skrętna, ale łatwiej się nauczyć na niej jeździć. Po prostu na nie ukrywam, że ja jestem po prostu amatorem. Także tam ze skorolką miałem raptem parę różnych rzeczy, zawsze chciałem mieć, ale niestety jakoś tak się złożyło, że do tej pory nie miałem. A teraz już mam. Czy podobała mi się wersja? Z tymi silnikami przyszła z czarnymi. No cóż, będę musiał jakoś z tym żyć, bo i tak już się nie oddam. Zresztą niektórzy ponoć te złote silniki tak oklejali czarną folią, bo mi się tam nie podobało. No mi się tam to podobało, no szkoda. I jaka ona jest wypierdziana. Zobaczcie. Koła z
175 cm, 175 mm, napompowane, twarde. Podobno bardzo wygodnie się na nich jeździ, o wiele wygodniej jak na tych właśnie streetowych. 96 cm ma długość, czy to jest pewnie całość. Tak jak mówiłem, jest o mocy 3000 W. Silniki, koła 175 mm, napędzane paskiem. Co tu jeszcze? Wyprofilowana jest ta deska. Może będzie tak lepiej widać, żeby się lepiej sterowało. Teraz tak. Jest to deska z 7 warstw liściastego klonu kanadyjskiego i 2 warstw właśnie bambusowego. Wszystko jest spracowane, wyprofilowane. Coś fantastycznego. Ale jestem podjarany, słuchajcie. Teraz tak. Bateria. Przepotężna. Największa bateria, w ogóle, jaka w ogóle występuje w longboardach elektrycznych. 10 amperogodzin. Jest po prostu... Potrafi nieść jeżdżącego do nawet 50 km, co raczej tam wątpię, to jest pewnie ten... Kuba Krawiter robił test na Evoldzie, ale on miał wersję GT taką, Carbon. I on tam miał w teście, że 25 km go niosła i to myślę, że to będzie bardziej realne, bo powiedzmy, że on jest podobnych gabaretów jak ja, no z tym, że trochę chudszy. Ale tak jak widzicie, zasilanie z baterii, to jest podłącza się tutaj zasilanie. Bardzo fajne te traki są. W Carbonie GT one są takie fajne, pomarańczowe, no wygląda to troszeczkę fajnie, ale z tym bambusem myślę, że lepiej się prezentuje z czarnym. Patrz tu deseczko do mnie, kochana moja śliczna. To jest papier, żeby się noga nie ślizgała. Jest super. A tak pięknie, jak to zajebiście wygląda. No, aż się nie mogę doczekać pierwszej jazdy. Co prawda obawiam się, że się chyba zabiję na niej. Pilocik jest, łączy się z deską za pomocą Bluetooth. Słuchajcie, na wzgórza wspina się ona, nawet po 25%, w trybie GT, czyli tym najszybszym. Tylko jest jeden ten, że z tego co wiem, to się z tego nie ruszy się po prostu, trzeba się chyba odepchnąć, nie wiem jak pewnie to robią. Ale podjedzie pod bardzo stromę, po górki, co na przykład mnie się to bardzo przyda, dlatego że no, taki mam tutaj teren też. Posiada 3 tryby. Pierwszy to jest slow, czyli dla początkujących takich jak ja. Drugi to jest eco. Później jest fast i ten najszybszy GT. No i ten to już zapierdziela. Zapierdziela nawet do 42 km na godzinę. Czego po prostu myślę, że przez najbliższe pewnie parę miesięcy i tak nawet nie będę w stanie po prostu osiągnąć, bo to jest... Ponoć naprawdę do tego trzeba po prostu dorosnąć i trzeba zrobić parę kilometrów na tym, żeby w ogóle coś takiego po prostu przejść. Wrażenia z jazdy to trochę musicie poczekać, bo chyba, że chcecie patrzeć jak po prostu... Uczę się i spadam, co dla mnie jest jakoś tak super fantastyczne, ale ja się nauczę. Ja po prostu to mam zamiar opanować bardzo szybko. Także dzisiaj zaraz z Wiktorem pojedziemy na bulwar, on na swoją fiszkę bierze. Ja biorę to i zobaczymy, co z tego wyda. Ta wersja jest do 100 kg, czyli no ja jestem tutaj już mega górnej granicy, bo ja mam już wynik 3-cyfrowy, czyli stówkę. Ale schudnę, będę dużo jeździł i schudnę. Będę jeździł ją na siłownię. Więc ponoć do 130 kg jest ok, jest spoko, także tu już tam podpytywałem się, bo też myślałem, że może będzie ona dla mnie po prostu za mała, bo ta wersja carbon jest ponoć, ona jest sztywniejsza, bo ta jest, ona się ugina, ta carbon aż tak nie, właściwie chyba w ogóle ona jest sztywna. Dlatego jak już ma ktoś powyżej tam iluś tam stówkę, tak grubo 120, to lepiej po prostu wziąć sobie tą wersję GT Carbon, bo ona jest sztywniejsza, ona po prostu więcej wytrzyma, nie? Polecam, jestem podjarany, spociłem się samo recenzją tylko, a gdzie to jeszcze się będziecie jeździć? Także ja zabieram się do uruchomienia i pierwszej jazdy. A
A to też nagram dla was. A czemu? Pośmiejecie się bynajmniej z mrozka. No dzięki, no to wszystko. Słuchajcie, no jak komuś pomogłem, dajcie jakiegoś tam kciuka w górę. Będzie bardzo mi miło. Subskrypcja też się przyda, bo nie ukrywam, że dla mojej córki jeszcze też zamówiłem. Jeszcze właściwie o tym nie wie. Z oceanu. Też taką mega znaną deskorolkę. Więc recenzja będzie jeszcze i jej. Jeszcze jedna rzecz. Bez tego na to nie wsiadajcie. To są ochraniacze na odgardki, łokcie i kolana. Ja też bym na brzuch i tyłek potrzebował pewnie. Ale naprawdę można sobie robić krzywdę. I jeszcze jedna ważna rzecz. To nie jest deskorolka poniżej 15 roku życia. Naprawdę to jest, tym się można zrobić sobie krzywdę, więc naprawdę trzeba uważać. Dlatego nie jest ona dla wszystkich, więc tak jak tutaj trochę zacytuję znowu Kubę Klawitera, że na komunię to nie jest dobry prezent. To jest po prostu, można sobie naprawdę zrobić krzywdę i to bardzo szybko. Ja się biorę za testowanie. O, patrzę, tu są jeszcze naklejki, sorry, nie widziałem. Cześć! Wypasione co laski? Kicia, a dla ciebie trzeba taki mniejszy kask kupić, wiesz? To ja cię będę wciskał, to będziesz jeździć. Jak się spełniam akcji? A my to jeszcze nie wiem. Wsiadać, jeździć! Pierwsze kroki. No, jest bardzo elastyczna deska. Zobaczcie. Trzaska. Się układa.